Jeniec, najeźdźca, opowiada o Czernobajewce, skąd Urałami wywozili resztki swoich 200. Nagranie zostało opublikowane przez Władimira Zulkina. Możemy zobaczyć na zdjęciu. Nagrany jest sierżant, zwiadowca Fler Andrzej Sergiewicz, 96. rocznik, wieś Wołczycha, altajski obwód Rozgwardia, bazował się w Czernobajewce, dopóki siły zbrojne Ukrainy nie nakryli ich artylerią. Mówią, to chyba nas oszukują, mówią, że w Czernobajewce tam jest dużo kolumn waszego sprzętu zostało i akurat w stronę Czernobajewki poniszczyli dużo. Czy oszukują nas? Kolumn rozbitych nie wiedziałem, ale bezpośrednio 15 marca, gdy był artostrzał, wtedy było bardzo dużo sprzętu zniszczonego, czyli dużo sprzętu było, trafiali do sprzętu wprost w stronę Czernobajewki, gdy jedziesz ze strony Rosji, nie było sprzętu, nie wiedziałem. No, były rozbite samochody, jakby czołgi podbite ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej, wiedziałem. No ale mało sprzętu tam było, absolutnie mało. A była taka historia, że państwo idą w stronę Czernobajewki, gdzieś obok przylatuje, że jedzie rosyjski sprzęt i rozbite połączenia tam macie. Jakby nie było nic takiego, ale bezpośrednio wiedziałem to, że 15 marca rozbili w całości Czernobajewkę. To znaczy, no jak w całości, tam znajdował się skład osobowy i sprzęt wojenny i godzina, półtorej myśmy... Byliśmy tam już po ostrzale i tam znajdowali się ludzie. Dalej nam powiedzieli, żebyśmy wracali na swoje pozycje. Byli ludzie, byli dwusetni? Tak. Byli z naszej strony dwójka z pracowników, a ze strony Ministerstwa Obrony Rozgwardia, my jesteśmy osobno jakby. Ze strony Ministerstwa Obrony, no, zauważono naszymi towarzyszami, że wywozili około dwóch samochodów, wywozili dwusetnych, tak. Ile to było? Co to były? No, to było Urały, dwa Urały. Oho. A jak oni byli? Tam szybko zbierali prawdopodobnie i wywozili od razu, dlatego że ostrzał tam nadal trwał. A co dalej z ciałami się wydarzyło? Co zrobiliście? Prawdopodobnie zabrali do domu.